Witam Państwa serdecznie na osiedlu Dambonia na Zaodrzu, po zachodniej stronie miasta. Znajdujemy się na dosyć sporym skupisku budynków, bloków, gdzie głównym problemem mieszkańców jest niestety parkowanie. Ale my postaraliśmy się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, co widać tutaj na załączonym obrazku. Już od dzisiaj nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać z tego parkingu, który dosyć długo, że tak powiem, się rodził z różnych przyczyn. Po drodze spotkał nas kryzys covidowy, po drodze spotkała nas kryzys związany z wydatkami miasta, związanymi z wojną za naszą wschodnią granicą. W związku z tym te wszystkie działania dosyć się wydłużały, inwestycyjne. Poza tym staraliśmy się wygospodarować to miejsce w sposób maksymalny. Dziękuję tutaj szczególnie pani Katarzynie Oborskiej, Zakładowi Komunalnemu, za pełną przychylność, za pełną elastyczność tutaj, jeżeli chodzi o ustalenie zagospodarowania tego miejsca. W tym miejscu kiedyś stał duży węzeł cieplny, czyli budynek, który był nieużytkowany i wydawało się, że będzie tak stał kolejne lata. Tymczasem dzięki aktywności Jacka Kasprzyka, jego takiego mobilizowaniu nas do pracy, no i rzeczywiście też rozmową z mieszkańcami, którzy podnosili, jak trudno jest tutaj zaparkować, zdecydowaliśmy się najpierw wyburzyć ten węzeł cieplny, a następnie wykonać prace, które dzisiaj mają swój finisz w postaci ponad 60 miejsc parkingowych dostępnych, przy czym w zależności jak się auto ustalą, tych miejsc parkingowych może być troszeczkę więcej. Jest to parking oświetlony, bezpieczny, pod nadzorem, więc w zasadzie wydawało się, że realizacja takiego przedsięwzięcia w tym miejscu jest niemal niemożliwa, bo każdy kawałek osiedla Dambonia jest zajęty przez jakieś budynki, bądź przez tereny do rekreacji czy trawę. Tymczasem dzięki staraniom Jacka Kasprzyka, takiej konsekwencji, pomysłowi na tą lokalizację, za chwilkę mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowymi miejscami parkingowymi. No to było, chociaż tego może nie widać, natomiast spora inwestycja, chociażby ze względu na to, że są tutaj specyficzne warunki gruntowe. Dlatego konieczne było wykonanie projektu i taka kompleksowa realizacja. Mogę powiedzieć, że faktura wystawiona przez generalnego wykonawcę to jest około 700 tysięcy złotych. Natomiast chciałabym dodać także, że jeszcze drobne prace Zakład Komunalny będzie tutaj przeprowadzał. Będą to prace dotyczące zieleni. Posiejemy przed płotem w zasadzie trawę. Tutaj po tej stronie, po stronie parkingu nasadzimy zieleń. Dlatego możemy powiedzieć, że jeszcze drobne prace będą się odbywały. Natomiast już od dzisiaj ten parking będzie możliwy do tego, aby tutaj wjeżdżać i stawiać samochody. Na ten moment parkować będzie można za darmo, do momentu, kiedy nie zakończymy wszystkich prac. Oczywiście te prace będą w taki sposób prowadzone, aby nie kolidowały z wjazdami, wyjazdami, z parkującymi samochodami, ale do momentu zakończenia już takich kompleksowych prac na zieleni, bo w zasadzie to nam zostało, oraz uzgodnienia ze spółdzielnią, ponieważ jak Państwo widzą, tutaj na budynku obok są wyrysowane, wymalowane numery, które powtarzają się z tymi, które oznaczają miejsca abonamentowe. Aby nie było tutaj takiego bałaganu, musimy jeszcze te drobne sprawy wyjaśnić. Potem wejdziemy już rzeczywiście z odpłatnością. Ja myślę, że do 2-3 miesięcy maksymalnie, ale do tego momentu zapraszamy nieodpłatnie na parki.